O ile łatwiej jest w sporcie szkolnym o sukces, gdy uczniowie danej szkoły po lekcjach czynnie uczestniczą w zajęciach w klubach sportowych, można było przekonać się oglądając licealiadę w halowej piłce nożnej dziewczyn, która odbyła się w wałbrzyskiej hali Osiru. Od jakiegoś czasu hegemonia w halowej piłce nożnej w mieście i rejonie należy do zespołu szkół nr 7 w Wałbrzychu. Reprezentacja tej szkoły naszpikowana jest piłkarkami dwóch okolicznych klubów piłkarskich, głównie Wiktorii Aglomeracja Wałbrzyska oraz jednej zawodniczki Szczytu Boguszów. W trzech grupach rywalizowało 9 szkół w grupie, a zespół szkół nr 7 wywalczył pierwsze miejsce. Awans do półfinałów jako Lucky Loser wywalczył również ZSP Energetyk. W grupie B bezapelacyjnie wygrała reprezentacja zespołu szkół nr 2, z kolei w grupie C po zaciętej walce zwycięzcą grupy została reprezentacja trzeciego LO. Mimo przegranych meczów bardzo dobrze spisywały się zawodniczki zespołu szkół w Szczawnie-Zdroju, które mogą mówić o pechu, ponieważ to one częściej atakowały bramkę przeciwniczek. Jednak wynik końcowy okazał się szczęśliwszy dla rywalek. Nauczyciele wychowania fizycznego byli zdumieni umiejętnościami zawodniczek, co tłumaczą tym, że odkąd powstały kobiece drużyny piłkarskie, poziom licealiady znacznie wzrósł w stosunku do lat ubiegłych. W przerwach pomiędzy zmaganiami szkolnych zespołów dziewcząt odbywał się nabór do kobiecej drużyny piłki nożnej Wiktoria Aglomeracja Wałbrzyska. Słuchajcie, zapraszamy wszystkie dziewczyny od 13 lat do 99, wszystkie te, które chciałyby pograć w piłkę, które lubią grać w piłkę. W każdy wtorek, w każdy wtorek i w każdy czwartek na Orli przy pierwszym gimnazjum serdecznie wszystkie dziewczyny zapraszamy. Jeżeli już dzisiaj na przykład któraś chciałaby się zapisać, mamy deklarację, myślę, że jest warto, dlatego że dziewczyny posiadają bardzo wysokie umiejętności, które już miały niektóre okazje zaprezentować. Niektóre jeszcze będą dzisiaj grały, także bardzo proszę podpatrywać. Wszystkiego dziewczyny nauczyły się na treningach naszej drużyny. Tak. Dlatego serdecznie wszystkie dziewczyny jeszcze raz zapraszam. Każdy wtorek i czwartek na godzinę 18 od nich przy pierwszym gimnazjum w środę na boisku przy ulicy Dobrowskiego. Wiktoria Aglomeracja Wałbrzyska serdecznie zaprasza wszystkie dziewczyny. W półfinałach 9 listopada zmierzą się drużyny z zespołu szkół nr 7 przeciwko trzeciemu LO oraz ZSP Energetyk pomiędzy zespołem szkół nr 2.